Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Bogusławem Gedigą. Część pierwsza. Pomiędzy szkołą średnią a Uniwersytetem Jagiellońskim. No, moje lata są dość dawne, jak pan wie i jak pan mówiłem, byłem najbardziej zainteresowany dziejami kultury. Już to w szkole, w liceum, bo ja jeszcze kończyłem i gimnazjum, i liceum. Małą i dużą maturę, bo tak to było wtedy. No i stąd właśnie tak, jak tym trafiłem, to ta historia kultury mi jednak zaimponowała. Mimo to było dodawane, że to materialna tylko będzie, ale to w gruncie rzeczy nie tylko to było. No i stąd właśnie trafiłem tam do tego Krakowa i tak prawdę rzekłszy, po pierwszym roku już zacząłem łapać, o co tam w gruncie rzeczy będzie chodziło. Były to, jakby nie było, dziedziny obce, ponieważ w liceum to akurat etnografii się wtedy na pewno nie uczyło. Nie wiem, no jeszcze w świecie starożytnym żeśmy z historii coś więcej wiedzieli, ale już innych to tam. Oczywiście zawsze biskupin był jako jedyna wiedza o przeszłości Polski, nie? Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy oficjalnie na Uniwersytecie nie było archeologii, ponieważ była tam historia kultury materialnej, funkcjonowała i w tym była ukryte zarówno archeologia klasyczna, jak również i etnologia, wówczas etnografia. A jak ja tam trafiłem, ja kończyłem liceum humanistyczne. No i zawsze krąg moich zainteresowań był w kręgu nauk humanistycznych. No, tak próbowałem tam różnie rozważać, ja to na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczynałem te swoje studia i tam skończyłem. No i bardzo mi zaimponowało, no, że to będzie o historii kultury. To było coś z prawie trafionego. Dziś właściwie spoglądamy na to dość rozmaicie. Często nawet próbuje się to łączyć z jakimiś takimi ideologicznymi tendencjami, które wtedy dominowały, no i wiadomo było, że Polska wtedy znajdowała się, no może nie całkiem jako swobodny kraj, ale również doktryna ideologiczna, która dominowała. Jednakże to nie jest całkiem słuszne, ponieważ sama idea wywodzi się w ogóle z terenu Francji, więc to nie jest akurat pomysł radziecki czysto. No a poza tym dla nas ułożyło się to nawet szczęśliwie. Startowało nas kilkudziesięciu wtedy, no ale na te trzy kierunki, a więc na te trzy. I w sumie kończyło nas tą samą archeologię Polski powszechną, no około 10 osób. Ale było to o tyle pożyteczne, gdy tak z perspektywy lat na to patrzę, a także z rozmowy z moimi kolegami, którzy kończyli te studia, to mieliśmy takie trochę szersze spojrzenie na ten zestaw nauk, ponieważ dużo skorzystaliśmy z samego faktu, że studiowaliśmy archeologię klasyczną świata starożytnego, co nas wprowadziło w zupełnie dla mnie wysoce interesujący krąg kultury. No i niezwykle pożyteczne okazały się także te studia etnograficzne wówczas. O kształtowaniu się zainteresowań. Głównym takim nurtem moich zainteresowań, które się kształtowały i na studiach, no to był właśnie głównie epoka brązu, kres hallsztacki, kultura łużycka niby. Ale nie tylko to, może nawet i po części, choć już wcześniej się też zorientowałem, że interesowało mnie także wczesne średniowiecze, stąd też nawet pracę magisterską pisałem ze wczesnego średniowiecza. I też zdawałem egzamin magisterski. Jeżeli to jeszcze można ubarwnić także tym egzaminem, to też panu powiem, że niby od wczesnego średniowiecza miałem egzamin. Ale pytanie, które mi pan profesor zadał, to mnie zapytał, żebym mu wymienił wszystkie narzędzia tardonojaskie. No ja dużo wiedziałem, wymieniłem dużo, ale wtedy on powiedział, jest jeszcze jedno.
i czekał. A ja je wymyśliłem. Wiedziałem, że ja już wyczerpałem wszystko, co miałem w głowie. No i takie było kształcenie nas, wie pan, takie dość, no, trudne. Poza tym, jak sobie dziś przypomnę, na tym, to były małe pomieszczenia na ulicy Świętego Jana w Krakowie. Dwa pokoje całe w ten instytut. I oni mieli tam dla nas, dla studentów, skrzynię z krzemieniami, całą taką gigantyczną. I z tego trzeba było wybierać narzędzia i klasyfikować. To była prawie jak te fibule, albo jeszcze gorsze. No i tak, no ale czegoś nas nauczono, nie? Więc to też trzeba sobie cenić. No i aczkolwiek wtedy nam się to wydawało dość uciążliwe, to rezultat tego był taki. Wyobrażenia o archeologii, a powojenna rzeczywistość. Znaczy wtedy to tak, takich wyobrażeń prawie mieć nie można, byle było, ponieważ wszędzie obowiązywał po studiach nakaz pracy. Jedynie nie dotyczył tych historii kultury materialnej. Mówię to dlatego też, że, no, że tak może nie za łatwo było zapełnić miejsca nauczycielom, historykom czy innym, no ale archeologów to tak mówię, we wszystkich szkołach nie potrzeba było. I stąd ta perspektywa znalezienia ewentualnie takiej perspektywy pracy, no nie była przez ten cały czas, no nie byliśmy upewnieni co do tego, że będziemy pracować w archeologii. No ale tak prawie wszyscy, którzy ten zamiar jednak jakoś chcieli zrealizować, to trafili z mojego roku do archeologii. No i tak jak powiedziałem, stąd część z nich jest dość ładnymi postaciami w historii archeologii. Także tak się to kształtowało, no ale wyobrażenia takie o tym, że będę się zajmował tym jako nauką, to mi imponowało, bez względu na to, jak potoczą się losy, no, samego etatowego zatrudnienia i życia z czegoś. To oczywiście było związane także i z problemami mieszkaniowymi i wszystkim innym. Nie było to tak, że miał się, byliśmy przede wszystkim biedni, no myśmy w biedzie się kształcili, no to lata powojenne, to trudno sobie wyobrazić, jak nawet organizacja tych studiów była dość taka, można powiedzieć, przypadkowa. Ja przez dłuższy czas, był zawsze taki delegat ministra szkolnictwa wyższego, który rozdawał stypendia, miejsca w domach akademickich. To ja u niego przestałem chyba z miesiąc po rozpoczęciu studiów. Dzień w dzień tłum ludzi i się pchano, gdzie to stypendium wreszcie częściowe jakieś tam dostałem, ale potem jak zdałem dobrze, no to mi dali całe. Natomiast pokoje w domu akademickim, to na pewno takie świetlicy długo bytowałem, gdzie nas lewało, Bóg wie ilu. No ale potem trzeba było zdobywać pokój. No jak wiem, że myśmy tak zdobyli, jak historycy wyszli na wykład, to myśmy ich wyprowadzili, sami się wprowadzili i już potem dyżurowali, żeby nas nie wywrócono stamtąd. No i tak się dostawało miejsce w domu akademickim, nie? Dość to romantycznie mówię, wygląda, no ale no, tak, takie to były te czasy, no. O wybieraniu specjalizacji. Tak potem jak trafiłem już do pracy, no to ukształtowało mój profil. I może nawet dobrze, że ja już nigdy po tym nie pozostawałem archeologiem od jednej kultury archeologicznej i od jednego okresu nawet. Ponieważ mnie to tak, no, raz mam pewną świadomość tego, że coś takiego jak kultura użycka, czy jakakolwiek inna kultura nigdy nie istniały. I gdyby tych ludzi z tych grobów ciałpalnych zapytać się, czy wy byliście twórcami kultury użyckiej, no to jest taki twór porządkujący nasze źródła, co nie oznacza to porządkowanie powinno mieć jednak zawsze dokonujemy tego aspekcie pewnego problemu, a nie można tego raz na zawsze uczynić. Co tak wielu tych, którzy przywiązani są tak do takiej tradycyjnej, pozytywistycznej archeologii, no oni ciągle wierzą w pełny optymizm swoich ocen i opisów.
to samo naczynie, każdy opisze trochę inaczej. No a my na tej podstawie chcemy budować nawet kultury archeologiczne. I stąd to ma taką nikłą wartość intersubiektywną mnie. Dlatego mnie bardziej interesują takie problemy, którymi już gdy okrzepłem i nawet, można powiedzieć, uzyskałem te stopnie, które są jakoś tam obowiązkiem każdego, że jeżeli chce pracować, ma je zdobyć. Choć ja nigdy nie uważałem, że z tego się zmądrzeje, bo to nie jest ani miara, ani sposób stawania się mądrzejszym. To wówczas jednak zainteresowałem się na jakieś problemy, które dotyczyły sztuki pradziejowej, religii, społeczeństw pradziejowych, czy relacji społecznych. Tego typu zagadnienia bardziej mnie interesowały.